Dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie w to jesienne, listopadowe popołudnie i zapraszam na kolejną audycję z cyklu Razem Raźniej. A z tej strony Roma Janka oraz studenci z kabaretu Luzik. A o czym będzie dzisiaj mowa? Zastanowimy się, czy czterolistna koniczyna przynosi szczęście. A czy można rozum zaszyć, przyszywając guzik do koszuli, którą ma się na sobie? A może przejście pod drabiną może przynieść nam pecha? I dlaczego nie można stawać tyłem do niemowlęcia? Takich oto przesądów, zabobonów możemy wymieniać. Jest ich naprawdę dużo w naszej kulturze i o nich właśnie będzie dzisiejszy nasz program. I zastanawiamy się, czy są one prawdą, czy też mają moc sprawczą, wierzyć czy nie wierzyć, nie nam oceniać. Nasz program ma charakter rozrywkowy i w żaden sposób nie chcemy na nikogo wpływać, czy też oceniać kogoś ze względu na jego przekonania. Zapraszamy serdecznie, oczywiście z przymrużeniem oka. Mówimy dzisiaj o zabobonach. Mamy listopad, siedzimy przy kawce i tak sobie pomyśleliśmy wspólnie, że może trochę o zabobonach porozmawiamy. Przypomniał mi się cytat Alberta Einsteina, który powiedział tak: żyjemy w takim dziwnym świecie, w którym łatwiej jest rozbić atom niż obalić przesądy. No i gdyby tak pokusić o definicję, co to jest przesąd, synonim zabobon, bójda, gusło, to jest taki ogół wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu mocy nadprzyrodzonych, które mogą sprowadzić na kogoś nieszczęście lub ustrzec go przed jakimiś trudnymi zdarzeniami. I gdyby tak trochę porozmawiać o tych zabobonach. No ja znam wiele takich przesądów i zabobonów, ale powiem o tych praktycznych, które mnie dotknęły w moim życiu. Na przykład ja już z lat 80. gromadziłem sobie zbiór takich figurek, które można było jeszcze tutaj w Nakle kiedyś dostać w sklepach dekoracyjnych. To były sprowadzane aż z Afryki, z dalekich mórz, postacie różnych takich, figurki różne murzyńskie. I tak sobie gromadziłem ten zbiór. Umieściłem sobie na szczycie meblościanki i pewnego razu przychodzę ze szkoły do domu, patrzę się, nie ma. I się pytam domowników. Żona mówi, zgromadziłam to i wyniosłam do stodoły, dlatego że takie figurki są niechrześcijańskie i przynoszą bardzo złe emocje do domu. No byłem bardzo zły, ale jakoś to przeżyłem. Potem sobie wyniosłem, żeby nie marniały na strych. Tam sobie poukładałem, ale po pewnym czasie i stamtąd zginęły. Myślę, że najbardziej znanym przesądem to jest cyfra 13. Mówi się, że 13 to jest taka data, która przynosi same nieszczęścia. A jeszcze 13 w piątek to już jest w ogóle makabra. I jeszcze taki bardzo znany też to jest przesąd dotyczący czarnego kota, który przebiega drogę i który powoduje podobno nieszczęścia. Chociaż ja myślę, że to chyba rzeczywiście jest tylko przesąd. Natomiast znam kilka takich rzeczy z własnego życia, z własnego doświadczenia. Moja teściowa na przykład mówiła, że nie wolno prać bielizny pościelowej między grudniem, czyli między świętami Bożego Narodzenia, a Nowym Rokiem, bo to przynosi nieszczęście. I nie wolno, żeby bielizna wyprana wisiała w Nowy Rok, bo będzie pranie przez cały rok i będą też jakieś tam w związku z tym kłopoty. Jeszcze jeden przesąd dotyczący dziecka. Ja urodziłam co prawda dzieci zimą, ale wiem, że moje koleżanki rodziły wiosną, latem i też był taki przesąd, że nie wolno z dzieckiem wychodzić na spacer przed chrzcinami, bo to też przynosi nieszczęście. A teraz moje wnuczki, ledwo tam dziecko ma 2 tygodnie, patrzę, już z wóziczkiem, już wędrują na świeże powietrze. No i jeszcze jeden przesąd, może nie polski, a francuski, znany nam z telewizji. Kucharz mówi, że u nich we Francji jest taki przesąd. Jeżeli znajdzie się liść laurowy w zupie, to znaczy, że ta osoba będzie miała szczęście, wyjedzie na wczasy, na wycieczkę, albo będzie miała bardzo fajną przygodę. Ja codziennie dostaję zupę z liściami laurowymi i pełno tych kulek. Jakoś ostatnio od kilku lat nie mogę wyjechać nigdzie. Jednym z przesądów warunkujących poprzednie działania jest znana tak zwana pechowa trzynastka. Nadajemy jej szczególnie negatywną moc
jeżeli 13 dzień miesiąca przypada dodatkowo w piątek. Niektórzy by zmniejszyć ryzyko nieszczęścia i niepowodzenia. W tym dniu nie podejmują żadnych ważnych decyzji, a ekstremiści nawet nie wychodzą z domu. Takie przykłady można by mnożyć. Stefka i kolega już mówili o tej 13, a mnie zawsze ciekawi, czy we wszystkich krajach i ciekawostki związane z tą liczbą 13. Bo proszę sobie wyobrazić, że oprócz Polski to w krajach anglojęzycznych, francuskojęzycznych i portugalskojęzycznych przestrzegana jest ta zasada. Ale na przykład w Hiszpanii za pechowy uważa się, uwaga, wtorek 13, a we Włoszech piątek 17. A jak Państwo myślicie, ta teoria, skąd wzięła się ta feralność tej trzynastki? Bo w ogóle jest to taka specjalna nazwa na tą fobię, bardzo trudna, nazywa się tak, uwaga, parascevidae catriafobia, od słów piątek, trzynasty, strach. I zgodnie z teorią, 13 piątek roku 1307 na rozkaz Filipa IV Pięknego aresztowani zostali wszyscy templariusze we Francji i kazał ich spalić na stosie oczywiście, a ich majątek sobie przywłaszczył. I to, że to było właśnie 13 i w piątek, stąd wzięła się ta teoria. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, myślisz, jestem tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak, kapci miękki krzuch, spokój sens. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, jestem tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat.
13 piątek, wiadomo, ale jest również na przykład wiele przesądów dotyczących pająka. Zabicie pająka w domu przynosi nieszczęście. Mówili kiedyś, błogosławiony ten dom, w którym pająki są. Poza tym nie należy, naprawdę nie należy kłaść torebki na podłogę, bo pieniążki nam uciekną. Zbite lustro też jest pechowe. 7 lat nieszczęścia. Murowane. A panny nie powinny siadać na rogu stołu. Ale panowie też. Bo nie wyjdą za mąż. A panowie się nie ożenią. Tak. Przesądy powstały z ludzkich obserwacji w przeciągu wielu, wielu lat jako reakcja na rzeczy niewyjaśnione, nie mogące, że tak powiem, być udowodnione jakoś realnie. I na przykład, czy wiecie, że gwizdanie może być pechowe? Gwizdać w domu nie wolno, bo to ściąga do domu diabła. A w nocy, jeżeli ktoś sobie gwizdnie niechcąco, nawet we śnie, tak, to przyciągnie demony. A czarny kot, jak mówiliście tutaj, jest też pechowy, ale ja mam na niego sposób, bo gdy mi kot przebiegnie drogę, nie mówię, że to pech, bo on mi szczęście przynieść może, jeśli ja tego chcę. Są również różne przesądy dotyczące prezentów. Jaki portfel należy dać koleżance czy komuś? Czerwony. I dodatkowo musi być w nich chociaż grosik. Jest również przesąd dotyczący prezentowania różańca. Różaniec z kolei jest dobrym prezentem, bo on chroni przed złymi mocami. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie wolno dawać w prezencie. Są to rzeczy ostre, jak nóż, nożyczki. Sztućce, nożyczki. Nie można, bo to może skutkować nieszczęściem, ewentualnie rozdzieleniem towarzyskim. Nie będziemy się z tym kimś kolegować. No to na razie mam tyle, a jeszcze co mi przyjdzie na myśl, to okaże. No na pewno ci przyjdzie na myśl. Ja jeszcze wracając do tego 13 w piątek, mój kolega z pracy miał pracę terenową i zawsze, ale zawsze nie było takiego, a pracowaliśmy dosyć długo razem, brał urlop. Szefowa, ja muszę wziąć urlop, bo 13 jest piątek. No dobra, wracając jeszcze do tych przesądów. Przesąd na 19 października jest taki, że może się wzbogacić albo wszystko stracić. Ludzie w tym dniu gromadzili jedzenie, drewno na opał i inne potrzebne produkty. Dzięki temu ludzie mieli zapewnić sobie dostatek i zabezpieczyć się przed głodem i biedą. Nie sadzi się tych drzew wokół domu, rozpraszają złą energię. Topola, olcha, cis, jałowiec, dziki bez, jodłę, świerk, wiśnie, wierzbę, kasztan i tak dalej. To właściwie, tak szczerze mówiąc, to właściwie, bo chyba z tego wynika, że żadnych drzew się nie sadzi. Jeżeli chcesz być szczęśliwa i mieć kasę, to trzeba upuścić nóż na podłogę i go podnieść i obrócić się w koło tego noża. Ja tylko chciałam ci dołożyć do kuchennych zabobonów. Rozsypana sól też przynosi pecha. Rozsypana sól to kłótnia i z domownikami właściwie. Tak, nieraz żeśmy się zastanawiali, młoda para wchodzi na salę swoją balową, młoda para po ślubie i rzucają kieliszek do tyłu. I ten kieliszek właściwie to wróży wielkie szczęście. Jak się zbije. No ja myślę, że się zbije zawsze kiedyś. Przewrócenie świeczki przyciąga złe duchy. Dziękujemy za uwagę. Życzymy wszystkim pięknej, wspaniałej, jesiennej pogody. Przede wszystkim pogody ducha. Do usłyszenia następnym razem.